Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w mojej głowie, gdzie prezentuję mój sposób myślenia grając dłuższe gierki na 15 plus 10. Dosyć długo tutaj musiałem na przeciwnika poczekać, ale znalazło mi w końcu oponenta o bardzo solidnym rankingu. Ja zacząłem od partii angielskiej, tak dla odmiany, żeby nie katować tego D4 non-stop. Zagram przez skoczek C3 i ustawię się za Oczywiście, co tam przeciwnik będzie kombinował, ale ja chcę przejść do systemu botwinnika. Dosyć lubię te struktury przez E4 skoczek G2. Oczywiście, ten system ma swoje plusy, ma swoje minusy, tak jak wszystko. Mianowicie ten punkt d4 się osłabia, ale za to jest Całkiem mocna kontrola nad punktem D5, więc tutaj skoczek płasko, żeby nie zasłaniać gońca. Roszada D3, koniec E3, i będę chciał. Dojść do D4. Tutaj przeciwnik, zobaczymy, czy zdecyduje się na D5. No, w tym momencie D5 mam pod bardzo, bardzo dużą kontrolą. Najprawdopodobniej czary będzie chciał ustawić coś w stylu Hetman D7, B6, goniec B7, bo tutaj ten goniec na ten moment za dużo nie robi, więc na pewno jakieś miejsce będzie chciał mu znaleźć. I teraz, jeżeli chodzi o granie goniec E3, to ja, ja bym się z tym nie śpiał z powodu takiego, że wtedy skoczek D4 i nie mogę wybijać, no bo pionek bije i są widełki na skoczka i na gońca. Więc zagram sobie wieża B1 z planem oczywiście atakowania przez B4. Tutaj główna, główna moja idea jest taka, że na skoczek D4 mam B4, ponieważ ten skoczek już tego punktu nie kontroluje. A tak, właściwie, niezależnie co przeciwnik będzie kombinował, to ja i tak będę chciał to A3 B4 przeprowadzić, żeby tutaj zaatakować. No i teraz zobaczmy, co oponent na to powie. Hmm. Tutaj dosyć się zastanawiam, ale tak właśnie bardzo solidnym podejściem jest zagranie Hetman D7 B6 goniec B7, ponieważ jak czarny ma zagrane B6, no to wtedy ten punkt C5 jest bardzo solidnie broniony, i ciężko tutaj jakoś się. Jakoś się przyczepić do tej pozycji przeciwnika. No ale zobaczymy. Teraz już myślę, że koniec E3 byłoby w porządku zagraniem. No bo oczywisty plan to zagranie D4, ale jeżeli przeciwnik to ubiegnie i sam zapakuje skoczka na D4, no to wtedy już mam B4 i wtedy już atak na Hetmańskim rozpoczynam. Więc tutaj. No nie ma, nie ma czegoś takiego, że ta pozycja jakaś jest wybitnie cudowna i tutaj pozamiatane, ale jest taka na spokojnie sytuacja, można zagrać taką strategiczną walkę, co dosyć w moim stylu pozycja dosyć zamknięta. W ogóle tak mi się kojarzy, czy ja z tym zawodnikiem nie grałem przypadkiem już kiedyś? Nie, nie zdarzyło mi się grać, a ja coś kojarzyłem ten nick. Nie wiem. E, dobra. No więc przeciwnik B6 zdecydował się zagrać. E, osłabił sobie tym samym tę, e, tę przekątną i tak. Zastanawiam się, czy mogę to wykorzystać, ale żadnego e5 nie będzie, no bo tutaj jeden skoczek drugiego wspiera. No więc kontynuuję rozwój figury, z całą pewnością muszę powprowadzać do akcji, także goniec, goniec e3 wygląda tutaj bardzo logicznie. I przeciwnik zdecydował się skontrować ruchem skoczek D4. No to teraz już ta przekątna jest osłabiona. No i pojawia się pytanie, czy tutaj nie byłbym w stanie tego jakoś fajnie w miarę wykorzystać. No, mam tutaj pewne pomysły, które są do przeliczenia. Oczywiście E5 w pierwszej kolejności się rzuca w oczy, więc to będzie trzeba rozważyć. No bo jakiegoś wybijania to raczej tutaj nie chcę uskuteczniać się, bo to wtedy on pionem sobie odbije i tym skoczkiem będę musiał zaraz zmykać. No dobrze, więc E5. Jakie przeciwnik ma możliwości? Zbić nie może, bo leci wieża, więc albo tą wieżą odejdzie, albo zagra D5. Jeżeli po E5 zagra D5, no to nawet zbije na D5, pionek odbije, goniec zbije na D4, pionek odbije i skoczek B5. Hmm. Nie, po prostu jeżeli E5D5, to ja nic nie zrobię, a zagram F4. I w ten sposób zablokuję dosyć solidnie tego gońca. To to mi wygląda bardzo logicznie. A jeżeli E5 wieża B8, to bicie na D6 Hetman D6. I wtedy mogę sobie pozwolić na skoczek D4. Se bije D4, skoczek B5 za takiem na Hetmana. I tutaj idea jest taka, że jak ten Hetman odejdzie, to goniec F4. Takie dosyć złośliwe bym widział na, na tę wieżę. A przede wszystkim, abstrahując od tej wieży, to pion na A7. Także jeszcze przeciwnik na tego pionka będzie musiał uważać. No dobra, więc moje figury w tym kontekście się bardzo aktywizują. No więc E5 mi pasuje. Oj, coś przeciwnika rozłączyło, ale już wrócił to dobrze. No dobra, i co tutaj przeciwnik zrobi? No bo, jeżeli wycofa po prostu tego skoczka, no to tak podnóż, prawda? Bo bardzo nieprzyjemne związanie się pojawia. Ja wtedy chyba po prostu D4 zagram, żeby zwiększyć presję. No bo te moje figury tutaj dobrze są skierowane do ewentualnego atakowania. No, i zobaczymy, co tu przeciwnik zrobi. Właściwie tutaj mam wrażenie, że jest kwestia, której nie rozważyłem, a powinienem był rozważyć. Mianowicie, jeżeli wieża B8 ja biję, on nie musi odbijać. Może sobie tym skoczkiem odchodzić. I pytanie: Czy jest to dla mnie problem? Natomiast wydaje mi się, że nie jest to jakiś problem, bo zagram sobie po prostu skoczek E4 i tego piona zabezpieczę. A jak przeciwnik zbije na E3, to F bije E3 i ten skoczek na D4 by wisiał. E, dobra, nastąpiło bicie z szachem. Mm -hmm. Czyli przeciwnik będzie chciał przepchnąć D5 najprawdopodobniej, ale to mi się wydaje błędem. Znaczy tak, na pewno skoczka nie chce wycofywać, więc bije Hetmanem. I tutaj moja idea jest taka, żeby. Jakoś tu to związanie wykorzystać, bo tu ewidentnie są duże nieprzyjemności. No więc, tak, jeżeli od razu zbiję na D5, no to po E biję D5 koniec G5, to to byłoby fajne. Ale po biciu na D5 przeciwnik może odbić skoczkiem i wtedy żadnego związania nie będę miał. W związku z powyższym, najpierw goniec G5, wtedy jest to. Nieprzyjemne związanie. Goniec B7 e, tego najprawdopodobniej nie ratuje, e, ponieważ powybijam do spodu na D5 i po Hetman D5 goniec S7, a być może on tego piona odzyska. Tak na dobrą sprawę. No ale tak czy siak, wiszą widełki D4, więc tutaj właściwie też e, nie mam tak, e, takiej możliwości, żeby sobie robić cokolwiek. No dobra, ale goniec G5 na pewno jest fajną presją na pozycję przeciwnika, więc nawet jeżeli nic z materialnego punktu widzenia tutaj nie zyskam, no to i tak się zaktywizowałem, więc tak czy siak będzie to dla mnie na plus. Czyli w tej partii angielskiej to właśnie zazwyczaj powstają takie pozycje, że no, jest jakaś delikatna presja z ze strony białego czarny jak dokładnie pogra to raczej bez kłopotów wychodzi no ale właśnie musi dokładnie pograć no i teraz właśnie pytanie jak on zareaguje no bo też nie ma tutaj takiego wielkiego pola manewru właśnie bo jak wygrał e6 to wtedy punkt e6 byłby bardzo bardzo słaby no dobrze no to liczymy wobec tego Dalej, to znaczy bicie na d5 na pewno jest do przeliczenia, bicie na e7, no to c bije d, e bije d, skoczek bije d5, goniec bije d5, goniec bije d5, hetman bije d5, goniec bije e7, wieża e8 i on bez problemu odzyska tego piona, jeszcze pion na a2 mi wisi i pion d3 słaby, no to to nie, to nie najlepiej. Więc to mi się nie podoba. Natomiast dalej jest tu nieprzyjemne związanie. To jest na plus, zdecydowanie. I teraz pytanie, czy jestem w stanie to jakoś sprytnie wykorzystać? Bo tutaj właściwie każdy problem będzie się opierał na tym, że pionek E5 wisi. No to zagramy F4 po prostu. F4, teraz ten pion jest zabezpieczony, F6 on cały czas nie może grać, bo jest bicie na E6, a ja już y, jestem gotowy, żeby wybijać na E7. No to to mi się wydaje, że ma bardzo dużo sensu. Bo jeżeli wcześniej bym wybijał na e7, to kłopot był tego rodzaju, że tutaj pionek na e5 by wisiał. To znaczy było goniec e 7 hetman e7, tam wybicie na d5, a d5 tam skoczek d5, goniec d5, goniec d5 i wisi wieża, ale on wtedy wieża d8 i wisi mi goniec, wisi pion. A teraz już nie wisi. No dobra, zabezpieczył się tutaj przeciwnik, ale ja znowu chcę zwiększyć tę presję na pozycję przeciwnika. Punkt D5 już ma zabezpieczony, ponieważ po biciu na E7 on zawsze wierzył sobie, będzie mógł odbijać, ale przecież tutaj pole D6 bardzo słabe. A bardzo słabe pole bardzo mnie interesuje. No dobra, no to to wygląda bardzo dobrze. Skoczek B5. Wjeżdżam na d Kluczowe jest to, że on nie ma co zrobić tym skoczkiem. Nie ma gdzie tego skoczka ewakuować. Chyba, że tutaj nastąpi jakieś desperackie H6, goniec H4, G5. Ale czy to może mieć sens? No ja zbiję. On to skoczek F5, to nawet wieża F5, F5, GH. I wisi goniec, wisi ten, wisi ten Hetman. Także... No, tu mi się wydaje, że tak nieoptymalnie przeciwnik ma ustawione te figury, e, aczkolwiek, znowu nie widzę takich, e, takiego natychmiastowego przebicia, żebym e, konkretnie w tej pozycji już coś zdobywał. E, a to wszystko z powodu takiego, że ten skoczek teraz już nie stwarza takiej presji na punkt D5. A co za tym idzie, tutaj no nie ma żadnych odciągnięć Hetmana, i tak dalej. No ale wjazd na D6 jest na pewno bardzo solidną groźbą. No i teraz powiedzmy, że jakiś hetwan D7, no ja wiadę na D6, on wierzył, będzie musiał uciec uciec chyba na d8 będzie musiał, żeby wieża w razie co wspierała punkt d5. Ja to w ogóle się zastanawiam, czy najwyżej nie zagram skoczek d6, hetman d7, bicie, bicie i b4 żeby jeszcze tę wieżę włączyć do akcji, tym bardziej że ona ciągle tutaj przecież czeka, żeby to B4 zagrać. A ten skoczek na D6, no to zbyt długo też sobie nie będzie mógł stać, no bo wtedy f 6 może w pewnym momencie być problematyczne, żeby podważyć tego piona E5, no który broni skoczka. No dobra, a z drugiej strony, co jeżeli on sobie tym gońcem odejdzie? No ja wjadę na D6, wieża odejdzie. Wieża sobie odejdzie na F8, ok. On goniec H, jednak H6 się zdecydował. No dobra, to tutaj nie będę nic przekombinowywał, po prostu zgodnie z planem. Goniec H4. Cały czas groźba jest, cały czas to związanie jest tutaj problematyczne dla przeciwnika. Bo ja tu już w pewnym momencie się zacząłem zastanawiać, czy nawet. G4, F5, czy to nie będzie fajnym pomysłem? No tak, widać, że naprawdę mam tu realną presję na pozycję przeciwnika. Tutaj czarny musi uważać, ale no brakuje takiej konkretnej słabości, której mógłbym się uczepić, żeby stworzyć jakąś realniejszą groźbę. No dobra, wieża odeszła, czyli prewencyjnie przeciwnik podszedł tutaj do tematu. I teraz pytanie, czy ja chcę wejść na d6, czy nie? Hmm. No trudna kwestia, ponieważ tak, skoczek wejdzie na d6, goniec sobie odchodzi najzwyczajniej w świecie. I tak brakuje mi jakiejś... Właśnie takiej fa fajnej koncepcji, żeby coś przebijać tutaj tę pozycję przeciwnika. No ale dobra, cały czas jest związanie po długiej przekątnej. E, ciągle tutaj mm, goniec przeciwnika niebroniony, więc to jest na pewno kłopotliwe dla niego. E, jak się przebić? Czy tutaj d4 może należałoby przeprowadzić? żeby otworzyć centrum, ale e, jak będę otwierał centrum, to wtedy przeciwnik będzie miał bardzo dobrą placówkę na D5. Więc to raczej nie będzie dla niego jakimś większym kłopotem. No to chyba pozostaje mi powrót do tego pierwotnego planu, czyli skoczek D6 i po prostu B4. No tutaj, jak nie ma, to nie ma, to nie wyczaruję. No dobra, więc skoczek D6. No, i właśnie B4 będę chciał przeprowadzić. Może później druga wieża do akcji i będę dalej po prostu atakował z tej strony. Bo jeszcze tak mi się podoba taka koncepcja wybicia na E7, żeby później jakoś G4F5. Tylko ten skoczek będzie bardzo, bardzo wyłączony tam z akcji. No, dobra, no to idę przez B4, bo ten skoczek właśnie jest bardzo, bardzo aktywny. Ale też jednocześnie a, no dosyć osaczony, prawda? Więc no to może być ogromnym plusem, ale równie dobrze może to być też ogromnym minusem. Ale dobra, no zagram. Wieża bije B4, wieża FB1, A4, A5. Jakaś dalej presja z tej drugiej strony jest. A G4 też cały czas mam tutaj na uwadze. I tylko muszę też uważać na te F6 ciągle, ale na ten moment F6 nie jest jakimś kłopotem, bo bije i ten skoczek będzie wisiał, więc tutaj nic nie stracę. A oczywiście punkt E6 by się przeciwnikowi osłabił, więc on sobie na tego typu akcje nie może pozwolić. No tak, właśnie, fajnie, fajnie, tylko. Brakuje jakiejś siły przebicia. No dobra, więc tutaj odbijam. Trochę trzeba przyspieszyć. Oczywiście, bicia na C4 dalej się nie boję, no bo goniec bije C6, wykorzystując tutaj związanko, więc to jest w porządku. Dalej tutaj przeciwnik ma problem. A właściwie to się teraz zacząłem zastanawiać, czy na pewno powinienem tę wieżę tutaj chcieć. Bo A4, A5 wcale nie będzie prosty do przeprowadzenia, a z drugiej strony otwarcie linii C będzie znacznie prostsze, czyli jakieś tutaj C5. Bo jeżeli te moje figury wkroczą rzeczywiście do akcji na skrzydle hetmańskim, to przeciwnik w ogóle nie będzie miał tam pola do dyskusji bo bardzo ma ograniczone możliwości a tutaj jeszcze kolejna bardzo fajna opcja mi w, przyszła do głowy teraz żeby zbić, o właśnie, że jak hetman odejdzie to żeby zbić na e7, hetman bije e7 zbić na d5, pion bije na d5 i d4 z dalszym planem przeprowadzania z dalszym planem przeprowadzania f5 O. I to myślę, że ma bardzo dużo sensu, bo wtedy on ma tego gońca takiego niemrawego, ja mam solidnego skoczka. Dobrze, to to wygląda świetnie. No dobra, więc bicie na E7, bicie na D5, i ten skoczek, co najważniejsze, kontroluje kluczowe pole C8, dzięki czemu przeciwnik w ogóle po linii C nie będzie mógł podejmować walki. No i D4, teraz pion jest izolowany. Także hetman f3, f5, coś w ten deseń bym tutaj widział. W ogóle ta wieża teraz się przyda. No partia angielska bardzo fajna, naprawdę bardzo, bardzo fajna. Tak w 100% partii to tego nie grywam, ale tak jako odskocznia od d4 to, to mi się podoba. Bo tutaj jedyny problem z tą partią angielską jest taki, że bardzo monotematyczne są te pozycje, to znaczy tam bardzo struktury, szczególnie w tym C4, C5, no to struktury praktycznie co partie powstają takie same, i to trochę się można tym znudzić, ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo, bardzo fajny debiut. No dobra, widać na co przeciwnik się tutaj czai. Wieża bije D6. Z, ze zdobyciem skoczka. Najprawdopodobniej, tak podejrzewam, że on jakość chce, będzie chciał tutaj oddać, czyli mm, będzie chciał wieża b D6 zagrać. Mm, ja na to muszę z całą pewnością y, uważać, w sensie nawet jak odejdę hetmanem, to on będzie chciał oddać. E, no dobra, hetman F3, wieża D6, D6, hetman D6. I po prostu wtedy wieża b5 za takiem napiona, on bije z szachem, ja odchodzę i gram f5 za atakiem. No dobra, no to to wygląda zacnie. Dobra. I, I jeszcze wiadomo cały czas cały czas mam tutaj na oku zagranie f5. Także on z całą pewnością tutaj będzie musiał tę jakość oddać. Ale okej, okay, ten goniec czarnopolowy przeciwnika taki fajny, fajny, ale będzie mu brakowało jakiegoś realnego punktu do zaatakowania, także mi się wydaje, że to nie będzie dla mnie w żaden sposób kłopot. No i właśnie tylko teraz pytanie co on zrobi, no bo wisi mu pionek na d5. Jeżeli obroni hetmanem, to raz że f5 bardzo mi się podoba stępem. Dwa, że wieża B5 też mi się bardzo tutaj podoba, chociaż nawet bym się nie chciał chyba śpieszyć ze zgarnianiem tego piona. Wydaje mi się, że figury białego są tak tutaj dobrze skoncentrowane na królewskim, że nawet chyba wolałbym tutaj po prostu kontynuować atak, bo ten pionek na D5 on jest słaby i on będzie słaby, on nigdzie nie ucieknie. A też co najważniejsze przeciwnik nie ma jak blokować tutaj, no bo wtedy no to z szachem poleci, więc... To na pewno będzie ogromny kłopot. No także albo wieża bije D6, albo skończy w bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Ale coś długo się głowi nad tą pozycją. Bo tutaj jakby dla mnie kluczowy jest ten wariant, że wieża bije D6, E bije D6, hetwan bije D6, wieża B5. Goniec d4, król h1, wieża d8, i tam wieża d1. I jak goniec odchodzi, to bije na d5. A odejście hetman c6 za takiem na wieżę mu nie pomaga, ze względu na hetman b3, jeżeli dobrze widzę. No zobaczymy, zobaczymy co zrobi. Bo jeszcze tam w razie potrzeby f5 mam, żeby królem przeciwnika najzwyczajniej w świecie się zainteresować. No będę tutaj musiał na pewno uważać na tego króla, bo przez to, że mam piona f już pchniętego, no to król jest trochę osłabiony. Wiadomo, że zawsze jak pionek z okolic króla idzie do przodu, no to trochę, trochę się ten monarcha osłabia. Ale w tym przypadku to raczej nie jest jakoś kłopotliwe. Naprawdę ciężko mi wskazać, nad no, czym on tak duma i duma. No, wieża bije D6, musiał zagrać. Ja biję. Nie, no i teraz wisi mi ta wieżyczka. E, no dobra, więc tak. F5 z całą pewnością nie mogę sobie tej wieży poświęcić. E, ustawianie wieży na A4 też mi się nie podoba, bo pasywnie. E, no to wieża B5. Goniec D4 w szach. Goniec D4, szach, no dajmy na to król G2, żeby matów jakichś nie było. Wieża D8. Wieża D1. Hetman C6. Hetman D3. Hmm. I cały czas to F5 mam na oku. No dobra, no to to mi wygląda... Że się zgadza. No dobra, więc wieża B5, tutaj piona oddaję. Król G2 i F5 mam na uwadze. No wiadomo, król najważniejsza figura, także zagram F5, jak on przepchnie, to wtedy wieża D1 za takim właśnie na tego gońca będzie. No Trochę tak się niepewnie czuję z uwagi na tego króla. Ten król, rzeczywiście, dosyć nieprzyjemny, nieprzyjemnie osłabiony. A goniec, C5 w ogóle, no to takiego ruchu nawet nie brałem pod uwagę. A, aczkolwiek to niewiele zmienia w mojej koncepcji, ponieważ ja i tak na króla przeciwnika chcę atakować. No teraz ta wieża. A jakoś tak nie, nie przyszło mi do głowy, że Goniec może tutaj odejść, bo tak zakładałem z góry, że przeciwnik króla na 100% będzie chciał bronić. A teraz to już tak nie jestem przekonany. Znaczy, chyba dobrze zagrał, bo teraz ta wieża jest głupio ustawiona, nie? I teraz będę musiał się jakoś nagimnastykować, żeby tę wieżę, wieżę przestawić. Na pewno nie mogę wymienić hetmanów w tej pozycji. Wymiana hetmanów byłaby dla mnie bardzo, nie, bardzo niedobra. Z uwagi na to, że nie miałbym jak króla dalej atakować. A tutaj ten atak na, bardzo dobre są szanse na ten atak na króla. Ok, No to zgodnie z planem idę dalej. Tak wiadomo, sprawdzam, ale. Chyba mogę sobie na to pozwolić. Chodzi mi tutaj o to, żeby hetwan H5 zaatakować. No i też H4 mam ciągle na uwadze. On d4 pchać piona nie może. No ta wieża, jakbym tę wieżę miał tutaj, no to już pozamiatane całkowicie, ale z tą wieżą na b5 to nie jest jeszcze taka jednoznacznie oczywista kwestia, ponieważ tu zawsze muszę uważać na jakieś przyciągi na tego króla, bo, bo no wcale niełatwo będzie tego króla gdzieś schować. To jest dosyć istotna też sprawa że właśnie, no tu, tu się nie schowam, no po tych białych polach będę musiał na pewno e, się pilnować. E, dobra, wieża e8, tutaj żadnych szachów nie ma, więc się nie muszę obawiać. Co on planuje na hetman h5? Najprawdopodobniej przeciwnik chce zagrać hetman e6, że jak po hetman h6 to tutaj wjedzie. Okej, okay, więc to mi się na pewno nie podoba. No dobrze, ale to się nie mam czego obawiać. Po prostu zgodnie z planem idę, czyli e, przestawiam tę wieżę do akcji. Bo tutaj ciągle mam to hetman H5, tylko po prostu na hetman E6 e, chcę mieć posunięcie wieża AE1. Aby on mi tutaj nie wjechał, no bo właśnie tego króla nie mam gdzie chować. No, podoba mi się ta decyzja, goniec C5 z punktu widzenia przeciwnika. To znaczy, on tak bardzo złośliwie zagrał, czyli wcale się nie broni tym gońcem, bo ja myślałem, że on do defensywy jakoś tego gońca będzie przestawiał, a on ustawił tego gońca agresywnie, żeby ograniczać mojego króla. Także to jest naprawdę bardzo logiczne podejście. Z tym, że. Nie wydaje mi się, żeby tutaj czarny miał e, jakiś, e, miał stworzyć jakiś realny problem. Mm, a ja już będę chciał zagrać do wieża E1 i wtedy to już z ósmą linią będzie miał tarapaty. No i też cały czas się e, będę czaił na to mm, zagranie. No to zagranie Hetman H5, ponieważ wtedy kluczowe jest to, że on królem nie może bronić. No bo leci na F7. Okej, okay, w ten sposób. No dobra, i dlaczego miałbym nie zagrać Hetman H5? Chyba widzę już o co mu tu chodzi. E, to znaczy Hetman H5, Hetman E6, Hetman H6, Hetman E4 szach. I nie mam jak się chować, bo e, król H3 to on z powrotem Hetman E6, a w te strony no to szachy z odsłony. No dobra, to ideę już zrozumiałem przeciwnika. No to teraz odpowiednią reakcję trzeba by znaleźć. I nie jest tutaj prosta kwestia, bo do końcówki nie chcę przechodzić. Linii E nie mam jak zabezpieczać. E, wydaje mi się, że tą wieżą to chyba na B2 należało pójść. No, i jakbym poszedł tu wierzył na B2, to by w ogóle żadnych problemów nie było. Wtedy drugą linię miałbym elegancko bronioną. No dobra, także to już przynajmniej wiadomo, jaki błąd popełniłem. Ale on tutaj chyba będzie forsował wymianę. Hetmanów, a końcówkę mam bardzo niedobrą. Bo tutaj yy, w końcówce ten pionek F6 będzie stracony. No dobra, no to chyba nic tutaj nie poczaruję. Mm. Także hetman g4 na pole c8 się czaje. A tutaj mam ideę taką, że po hetman e6 wieża f5, jeżeli dobrze widzę. Tu chodzi mi o to, żeby po wieża e2 chować się na h3. Okej, okay, a on się w ogóle nie obawia. No ale chwila, moment. A, bo teraz wieża F5 jeszcze z tempem mogę zagrać, ale on ma wtedy Hetman E4, wymianę hetmanów. No dobra, no dobra, to już wiem o co mu się rozchodzi. No to chyba teraz to ja w ogóle będę tu forsował wymianę hetmanów. Ale nie, no szach, król. A7. Bardzo mi to podejrzanie wygląda, bardzo, bardzo Czy król h po prostu, jedyne w ogóle? Król h żeby tutaj... się przed tymi szachami zasłonić. No dobra, no chyba muszę. No dobra. Nie, no to ewakuacja króla. No, bardzo się zaostrza ta sytuacja, to bezapelacyjnie. Ale no, jakieś tutaj niedogodności dalej przeciwnik ma. Bo tutaj ja widzę taką możliwość, żeby po prostu nawet przejść do końcówki. Ale pod warunkiem, że ja tego króla będę miał bardzo aktywnego i będę mógł tym pionem H6 się zainteresować. No dobra, on w ten sposób. No to tu wygląda, że to będzie wóz albo przewóz. Wieża F5. Etwan E4. No i nie, nie ma możliwości, że tu nic nie ma. Znaczy nie no, po prostu nic nie ma. Hetwan H5 nie mam, wieża G5 nie mam. Hetman H5, no to Hetman E6 ma defensywę łatwą. Średnio widzę tę pozycję. Nie no, chyba ta końcówka to w ogóle... To ja się będę ratował idąc na tą końcówkę. No dobra, absolutnie nic mądrzejszego mi tu nie przychodzi do głowy, bo atakować nie mam jak, królem się wycofać nie mogę. Pytanie, czy wymiana wież mi w czymś pomogła? No, tylko powierza F3 to on coś takiego i G4 widły. No dobra, no to wieża F5 chyba jedyne wobec powyższego jest. No, gdybym jakoś zdążył wieża, y, tę wieżę drugą wprowadzić do akcji, to to mogłoby całkowicie zmieniać postać rzeczy. Ale tutaj, nie? Odcinek wyszedł. No, dobry, dobry przeciwnik, nie ma lekko. No, tu jeszcze wpadła mi do głowy taka idea żeby po Hetman E4 wieża F4 zagrać, ale to chyba naciągane, bo Hetman bije i Hetman H5 to się cofnie do defensywy. No więc tutaj nic nie zdąży wyczarować. No właśnie, no Hetman E4 ja nic tutaj nie mam. Bon, Bo tu jeszcze król G6 w końcówce podejdzie i tego pionka to ja nie uratuję w żaden sposób. No dobra, to zróbmy tak: wprowadzę sobie e, po prostu wieżę do akcji. I jak on wybije, ja odbiję i będę H4 grał żeby tutaj na królewskim się zaktywizować. No bo jeżeli tutaj w końcówce na królewskim nie wiadę do akcji, no to stracę piona i on z gońcem i trzema pionami za no to, no to mnie całkowicie zajedzie. No a też wiadomo, z jakością. Grając z jakością przewagi, to Plus jest taki, że wieżę zagońca zazwyczaj dosyć łatwo zwrócić, więc też na pewno będą jakieś szanse, żebym oddał wieżę gońca i piona, może dwa piony. To wtedy, wiadomo, szanse na ustanie tego na remis będą dosyć duże. Tutaj może od razu Primuva sobie ustawię. Ok, tutaj gość na mata chce grać. No, logiczne podejście. No i jeszcze pion mi teraz wisi, nie? Dodatkowo. No nie no, ab absolutnie nic nie widzę, jak się tutaj mogę ratować. Mata dostaję, no to nic nie zrobię. Wieża G5 no to hetman G2, hetman H2. Widzicie, na E dwa nic nie daje. No, dobra, no to ewidentnie jestem zmuszony tutaj zbić. No i jakieś a cztery, żeby chociaż tego piona nie stracić. G4 muszę umocnić tę wieżę. Ale nie no, to jest problem, bo wieża advanet nie mam jak piona obronić. Tutaj ni no, nie mam żadnego argumentu. A jeszcze teraz na motywach matowych stoję. O, jak wpuszczę go nie D6 jakieś, to e, tutaj mata mi wlepi. No chyba, że jeszcze jakiegoś pata bym tu wyrwał. Tak, na dobrą sprawę. No dobra, są jakieś tutaj motywy patowe, ale też tak bez przesady. No nie no, jest po prostu niedobra pozycja, i tyle. No ładnie z tą jakością mnie ograł, muszę przyznać. Nie, nie spodziewałem się całkowicie odejścia gońcem na C5. A tam z całą pewnością miałem znacznie lepszą pozycję, ale goniec C5. Ładny ruch, którego nie widziałem. Być może zbyt ofensywnie z tym pionem F się wyrwałem. Trzeba było od razu wieżę wprowadzić z powrotem do gry. A tego nie zrobiłem. No dobra, ale coś tu długo się głowi nad tym wieżą A2. A z Happy, z tej strony. Okej. Okay. No to dostrzegam jakieś szanse na kontrę teraz. No dobra, ale to już muszę przyspieszyć na pewno. E, bo on teraz goniec E3 będzie się musiał bronić. No ciągle te motywy matowe. E, tu są bardzo kłopotliwe. Ale już coraz mniej pionów się robi. To, to już jest dobra oznaka. Im mniej pionów na szachownicy, tym większe tendencje e, na remis. A pogoniec e3 ja zbiję, a zbił sam. E, no dobra, bicie na g4, wieża szach, król h3, wieża g1. I dalej. Motywy matowe są realne. To co, odejdę na g3 po prostu? Nie, no to wtedy to już totalnie nic nie będę miał, także chyba muszę. Okej, okay, i teraz tak, na G4 muszę uważać, bo G4 król H4 jakieś tutaj tego typu maty widać. No nie no, nie widzę żadnej obrony. Bo tę wieżę mam przylepioną. Dobra, nie ma pięć jakieś. Aha, jest ta groźba mata. No i chyba z tą groźbą Mata, to nic tu nie zrobię. No dobra, nic nie widzę, także chyba trzeba się poddać. No, lepszy był zdecydowanie zawodnik, ale bardzo ciekawa partia, bardzo ciekawa partia, dużo się działo. E, także aż odpalę analizę, bo tam e, z całą pewnością miałem bardzo dobrą sytuację. Z całą pewnością miałem bardzo dobrą sytuację, tylko coś tam w pewnym momencie. No właśnie, no miałem ogromną przewagę, tylko jak ja to wypuściłem? Tutaj było wszystko bardzo dobrze. No tak, i to wszystko było super. Do tego... A, D4 niepotrzebna, to ciekawe. Nie no, moment. Aha, trzeba było od razu wybić i od razu F5. No to to mi jakoś nie wpadło do głowy, że w tym momencie F5 mogę przeprowadzać. No ale dobra, no to słusznie, rzeczywiście. Czyli nie z tej strony zacząłem atakować co trzeba, ale no przewaga tutaj była na pewno ogromna. A wieża B5 od razu. No w sumie racja, bo jak mi tutaj ten pionek nie wisi, no to od razu można było piona zaatakować. A i tak była przewaga, a tu już nie ma. I Hetman D3 musiałem grać, żeby piona nie stracić. Oj, no to cóż, takie detale decydują, ale zobaczmy, czy tutaj w tej końcówce byłem w stanie się uratować. Bo tutaj no jeszcze to nie wyglądało tak najgorzej choć no właśnie to wieżaby B1, bo na E2 cały czas były kłopoty i to mi się nie podobało. Ale Hetman H5 to co po Hetman E6? Aha, na remis. Okej. Okay. Czyli w tym momencie ja jeszcze myślałem o tym, żeby wygrywać, a tutaj już trzeba było na Remis grać. No dobra, także to wieżaby B1 zawaliło całą sprawę. i tutaj jeszcze kombinowałem. Ale tu końcówka to już tragiczna. Nie no, ładnie to pograł bez tej jakości, no. Koniec C5 przyznam, że się w ogóle nie spodziewałem, także to... E, no ładnie znalazł. Ale cóż, no niewykorzystane okazje się z Szachy to bardzo brutalna gra. No dobrze, więc jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Też polecam klikać dzwoneczek, bo sama subskrypcja nie zapewni ci powiadomienia, jeżeli kolejna moja produkcja wleci na kanał. I też z ogłoszeń parafialnych od 19 kwietnia będę komentował drugą część turnieju kandydatów, czyli wyłaniamy pretendenta do tytułu Mistrza Świata, czyli zwycięzca tego turnieju zagra meczu Mistrzostwa Świata z Karlsenem. Będę komentował wszystkie Partię na żywo, także bardzo serdecznie też na tę te transmisję zapraszam. E, Okej, okay, więc w takim razie dzięki wszystkim za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku w mojej głowie. Także papa pa.